Pamiętacie jeszcze demo Silent Hills, które oferowało niezbyt długą, ale dość intensywną rozgrywkę, polegającą na stopniowym zmienianiu się fragmentu korytarza? Ta mechanika zainteresowała mnóstwo osób i naprawdę szkoda, że Silent Hills ostatecznie nie wyszło. Ale demo to zainspirowało wielu autorów. Nie wyjeżdżając z kraju, to polskie Layers of Fear powstało właśnie dzięki P.T. Ale w Polsce wciąż zostajemy, gdyż omawiana dzisiaj gra to również rodzima produkcja, czerpiąca z nieukończonego Projektu Konami. Jak wyszło? Hejka wszystkim, z tej strony Mariusz Ostatniej Tawerny, a dzisiaj zrecenzuję dla Was Anthology of Fear. Zapraszam! Anthology of Fear zostało stworzone dzięki współpracy dwóch firm, Odir Studio oraz 100 Games. Grę dostałem od wydawcy, za co bardzo dziękuję, ale podkreślam, że nie wpływa to na ocenę końcową produktu. Fabularnie mamy tutaj podział na trzy historie, z czego jedna jest swego rodzaju obserwatorem pozostałych dwóch, które łączą się ze sobą. Historia obserwatora Itana zaczyna się od włamania do szpitala w poszukiwaniu wskazówek dotyczących jego zaginionego brata, Neita, bohatera drugiej opowieści. Mówię o obserwatorze, gdyż w trakcie eksploracji szpitala znajdujemy kasetę. Podczas odtwarzania jej dane nam jest pokierować wspomnianym Neitem i dowiedzieć się, co się z nim stało. Trochę podobny koncept był w Resident Evil 7, ale tutaj dłużej pokierujemy postaciami z kaset niż pierwszym bohaterem. Historia całej gry zaczyna się dość. Standardowo i głównie opiera się na odkrywaniu tajemnicy. Która została pozostawiona we wnętrzu szpitala. I muszę powiedzieć, że fabuła prowadzona jest bardzo w porządku. Wciąga, a dodatkowo akcja jest pełna znaczeń, które są dla nas na początku niezrozumiałe. Pojawiają się tutaj dość poważne tematy i sytuacje, które zaprezentowane są nam w mocny i udany sposób. Zwłaszcza, że jeden z tematów głównych, czyli błędu lekarskiego, jest bardzo rzadko wykorzystywany w czymś innym niż seriale o lekarzach. Mówiłem, że gra mocno inspiruje się PT. Będziemy przechodzić przez te same korytarze, w których dzieją się niepokojące rzeczy i następują zmiany w pomieszczeniach. Autorzy odrobili lekcje z zakresu korzystania z tej mechaniki. Działa to dobrze, eksplorujemy w niepewności i interesuje nas, co zmieni się jeszcze w konstrukcji. Zwłaszcza, że te lokacje są dość małe, wręcz klaustrofobiczne, co dodaje tego mrocznego uroku do całości. Dodajmy do tego świetnie tworzoną atmosferę. W samym szpitalu buczący dźwięk żarówek wraz z donośnymi krokami, Bohatera tworzy autentyczność lokacji. Jedynie w tej autentyczności brakowało mi większej ilości komentarzy bohaterów na dziejące się sytuacje. Niektóre komentują, ale bardzo rzadko. Gra z gatunku to symulator chodzenia. Nie każdy lubi, ale widać, że autorzy chcieli urozmaicić rozgrywkę. Pojawiają się jakieś quick time eventy, czy nawet segment strzelany, ale po pierwsze jest tego bardzo mało, a po drugie są wykonane na tyle słabo, że bardziej przeszkadzają w rozgrywce niż urozmaicają. Jak już wspomniałem o słabych aspektach produkcji, to już kontynuujmy, bo jest o czym mówić. To, co ogromnie ucięło jakość horroru, to olanie stworzonego klimatu na rzecz tanich jak chińska jumpscarów, Dlaczego się na nie zdecydowano? Nie wiem, ale kiedy klimat zaczyna nas niepokoić, to zostaje to zniszczone bezsensownie włożonym jumpscarem. Czuć też mocno niskobudżetowość produkcji, brak animacji śmierci, dziwne i nagle pojawiające się postacie, sekwencja strzelania czy ogólnie animacje. Nie jest to najstraszniejsza rzecz, ale nie próbowano nawet jakoś ukryć tej niskobudżetowości. Gorzej jest z optymalizacją. Na Xbox Series X, na którym grałem, w pewnych miejscach klatki zauważalnie spadały, a mimo dość krótkiej, bo dwugodzinnej przygody, znalazło się sporo błędów. A dodatkowo pojawił się bardzo, bardzo poważny błąd, ale to za chwilę. Bo dziwią też pewne decyzje projektowe, na przykład jak odpalamy menu, to gra się nie pauzuje, fakt mało jest przeciwników, więc bardzo to nie przeszkadza, ale dziwi. Albo fakt tylko jednego save'a, czy ledwo czytelnego podkreślenia aktualnie wybranej opcji. No i znajdźki, które są tutaj tak potrzebne jak kurtka zimowa na lato. Ale co najgorsze, to cała moja wypowiedź o grze nie ma większego sensu, a nawet owe materiał nie powinien nazywać się recenzją, gdyż gry nie ukończyłem. Lecz nie jest to spowodowane tym, że była jakaś zagadka i jestem za głupi, by ją rozwiązać, lub owa sekwencja strzelania była zbyt skomplikowana. Nie. W pewnym momencie w grze ma polecieć kadscenka, ale za każdym razem, jak scena miała się odtworzyć, to grę wyrzucało mi do głównego ekranu Xboxa. I próbowałem wielu rzeczy. Restartowania Xboxa, ponownej instalacji, nawet grę wystartowałem od nowa i próbowałem ukończyć jeszcze raz, ale nic to nie dało. Napisałem wraz z Krzysztofem Dzieniszewskim do twórców w tej sprawie i nie dostaliśmy odpowiedzi, a długo czekałem, tak bardzo, że deadline tej recenzji już dawno jest przekroczony. Ale nie było żadnego patcha, a w internecie jest dyskusja, że nie tylko ja mam taki problem. Oczywiście podkreślam, że błąd dotyczy Xboxa, na PC można grę ukończyć ale no, ja dostałem wersję na Xboxa i taką recenzuję. Długo zastanawiałem się, co zrobić w tej sytuacji. Ostatecznie zdecydowałem się wystawić grze ocenę 1 na 10, bo gra, której nie można przez błąd ukończyć, nie zasługuje na nic więcej. Ale jeśli autorzy łaskawie naprawią sytuację, a wtedy postaram się was poinformować w opisie filmu o tym, to grze wystawię ocenę 6,5 na 10. Jest to okej OK produkcja, która ma mnóstwo bolączek, a za sytuację z Xboxem nawet naprawioną, należy się i tak obniżenie oceny. Ale jak gra będzie na mocnej promocji i będziecie mieli wolny wieczór, to możecie Anthology of Fear jak najbardziej sprawdzić. I tyle ode mnie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Zapraszamy również na naszą stronę internetową pełną fantastycznych treści. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Okej. Okay?